Szkolą się od wielu lat żeglarze i motorowodniacy, ale również i służby już specjalistyczne zajmujące się ratownictwem, a również i ratownictwem wodnym. A ponieważ mamy drużyny od wielu lat bardzo dobrze wyszkolone, bo jest tutaj i WOPR, ale również i Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno i oni świetnie są wyposażeni, przygotowani, mają bardzo dobrze wyszkoloną kadrę i ćwiczą i trenują nie tylko naszych mieszkańców, ale również służby, tak jak mówiłem, ratownicze. Współpraca z wojskiem jest już od kilku lat. Na zaproszenie generała dywizji już uczestniczyłem w takich szkoleniach, wizytowałem, nie powiem dokładnie gdzie i co, ale teren Międzyrzeczyzny jest terenem już wykorzystywanym przez wojsko. Miło mi, że również i ten zbiornik. Czujemy się bezpiecznie. Na akwenie nie zdarzyło się już, ja nie pamiętam przynajmniej jak dawna, utonięcie. Mamy strzeżone kąpielisko, ale również i służby ratownicze WOPR-u czy OSP patrolują cały zbiornik na terenie naszego miasta. Cieszę się, że mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, ale okoliczni przyjezdni mogą czuć się bezpiecznie. Pierwsze szkolenie specjalistyczne z ratownictwa wodnego dla Kompanii Wojska z Białej Podlaskiej przy organizacji Międzyrzeckiej Drużyny WOP, Drużyny WOPR nr 1 z Lublina i Rejonowego WOPR-u w Lublinie. Spotykamy się dzisiaj, żeby wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami z bogatą w doświadczenie kadrą instruktorską i ratowniczą oraz wojskiem, od którego dzisiaj będziemy się też wspólnie uczyć i wymieniać doświadczeniami. Przede wszystkim mamy tutaj zajęcia spływania i ratownictwa wodnego, co jesteśmy serdecznie wdzięczni wszystkim ratownikom, tak, za udostępnienie obiektu, za całą tą pomoc, za całą tą otoczkę i tak dalej. Zbliża się sezon letni. W sezonie letnim, wiadomo, jest wiele osób spędza czas nad wodą, tak? Czy nad akwenami wodnymi, czy nad jeziorami, rzekami i tak dalej, nad morzem. Wiadomo, że podczas tak miłego spędzania czasu zdarzają się czasem wypadki, tak? To jest normalne. Dlatego chcielibyśmy, aby żołnierze przede wszystkim byli przeszkoleni w tym zakresie, w całym tym szeroko pojętym ratownictwie wodnym, żeby w przyszłości, tak, czy w tym roku, czy w następnym, oby nie, ale byli w stanie kogoś uratować, tak, komuś pomóc i żeby zawsze byli do tego przeszkoleni. Spotykamy się dzisiaj, żeby uczyć się ratownictwa wodnego. Mamy takie punkty jak poszukiwanie osób zaginionych w wodzie, mamy asekurację i bezpieczeństwo podczas pływania kajakami, mamy desant z łodzi motorowodnej i podejmowanie osób poszkodowanych, mamy same zastosowanie sprzętu ratowniczego, mamy pierwszą pomoc w przypadku osób poszkodowanych na obszarach wodnych i dzisiaj te wzorce, te schematy zachowań będziemy sobie doskonalić, będziemy żołnierzy zapoznawać ze specyfikacją tego. Oczywiście dzisiejsze wydarzenie trwa kilka godzin, więc tak naprawdę dopiero zapoznajemy się z całą tą tematyką. Robimy to bardzo dzisiaj na spokojnie, przy zachowaniu
wszelkich środków ostrożności, zarówno swoich, jak i żołnierzy. Liczymy na to, że dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem rozpoczynającym pewien cykl i otworzymy nowy nurt, nowy kierunek zadań, zarówno wojska, które jest często stosowane w różnych zadaniach, na różnych obszarach, i my dzięki temu i z ogromną przyjemnością też w tym wszystkim pomagamy, uczestniczymy i liczymy na dalszą własną współpracę. Tak, współpraca układa się jak widać bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większymi ilościami po prostu takich ćwiczeń, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.